Paweł, za sekundkę, bo w robocie jestem, dobra? Oddzwonię. No hej. Nie wiem, ale by nas to wyrzuciło i... Tak, to teraz widzę, że będzie mieli chyba problem. Tak. Tak, proszę spróbować. Cześć Boże. Dzień dobry. Szczęść Boże. Cześć Boże. Dzień dobry. Szczęść Boże. Może być. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Można się przyjrzeć. Ja się tam raz pościgam. Cześć Boże. Krzysiu, chodź, pomożesz mi coś. Tak, tylko wie pani, że jest tak dużo zainteresowani, że momentalnie zmieniają ten spokój osoby. Może tak, zakończę to pytanie na chwalę jeszcze raz. Nie słychać. Jeszcze nic nie mówię, teraz dopiero zaczynam mówić, ale proszę panie Michale, administratorze, o wyłączenie wszystkim mikrofonu, bo jest jakiś chaos. Poproszę teraz, momencik. Cześć Boże. Cześć Boże. Czy mnie słyszycie państwo? Proszę pokiwać głową, czy mnie słychać? Dziękuję za odpowiedzi. Wtedy już jej nie widziałam, jak masz widziałam katedry. U siebie nie widziałam, wszystkich widziałam, a siebie nie. Join, tak szybko proszę, join kliknąć, bo muszę panią Judy. Panie Michale, pana też słychać teraz, jak pan rozmawia tam przez telefon. Okej. Okay. I tak brzmiała. Nie wiem, czy jeszcze cały czas osoby tutaj przychodzą. Czy to już są wszyscy? Tak jeszcze patrzę. Jeszcze chwileczkę, jeszcze mam od administratora telefon, odbiorę i zaraz wrócę. Okej, okay, dzień dobry Państwu. Tutaj jeszcze miałam telefon, takie techniczne sprawy poruszałam, żeby właśnie to nasze spotkanie mogło przebiegać sprawnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na takim naszym warsztacie online w ramach sympozjum. Jak słuchać, żeby usłyszeć? No ja jestem pełna różnych takich refleksji, myśli też po wczorajszym i dzisiejszym panelu dyskusyjnym i taki wątek, który się pojawia i pojawiał i wczoraj i dzisiaj, to jest taki wątek związany z relacjami, z więzią, z relacją,
Nawet tutaj w ostatnim tym panelu profesor Draguła powiedział, racja przed relacją, że to są takie cenne hasła, ale pojawia się pytanie, jak to w praktyce zrobić. I to, do czego chciałam dzisiaj Państwa zaprosić, to właśnie do takiego praktycznego doświadczenia tego, jak słucham oraz tego, co mi przeszkadza w moim słuchaniu. Czyli zazwyczaj mówimy, no nie byłam w stanie go słuchać albo jej słuchać, bo on w jakiś sposób mówił, coś takiego robił. Zwracamy się ku drugiej osobie, że nie byłem w stanie słuchać, bo on. Natomiast tutaj, w trakcie tych warsztatów, chciałabym zaprosić Państwa do takiej refleksji nad sobą, czyli żeby zobaczyć, co jest po mojej stronie, kiedy ja nie słucham, kiedy ja mam problem z słuchaniem. Żebyśmy w czasie tych warsztatów, mam właśnie taki pomysł, żebyśmy w czasie tych warsztatów spróbowali przyjrzeć się różnym barierom, które w sobie nosimy, żeby sobie je uświadomić, żeby je puścić i żeby włączyć coś nowego w ich miejsce. Żeby to mogło się zadziać, to będę Państwa zapraszać do takiego aktywności i spotkania. Trudno to będzie zrobić, kiedy tylko ja będę osobą mówiącą, a Wy Państwo będziecie, co niektórzy, schowani nawet za swoimi imionami czy inicjałami. Natomiast będzie to możliwe, jeżeli Państwo wyjdziecie ze strefy komfortu, do której będę Was serdecznie zapraszać, żeby wyjść z tych ikonek i żebyście przez chwilę mogli się ze sobą spotkać. Zanim to, do tego jeszcze Państwa zaproszę, to chciałabym krótko powiedzieć o tym słuchaniu, czym to słuchanie jest. Słuchanie jest tylko kawałkiem relacji. Tak jak jest wdech i wydech, wdycham, czyli słucham Ciebie, przyjmuję coś, co przychodzi, natomiast wydech jest wtedy, kiedy ja coś mówię, ja coś wyrażam, ja daję jakiś kawałek siebie drugiej osobie. Tutaj w czasie tych warsztatów skupimy się tylko na wdechu, czyli ten warsztat nie będzie pełny, jeśli chodzi o dialog, o komunikację, o więź, o relacje, lecz będzie tylko tym kawałeczkiem takiego spotkania w słuchaniu, czyli w takim wdechu. Natomiast dobrze wiemy, że nie możemy żyć tylko na wdechu, bo musi być po nim wydech. Że jest to całkowicie taki naturalny proces. Czyli jeśli kogoś słucham, to jest to część takiego procesu, który zaspokaja jedną z trzech głównych naszych potrzeb. Podstawowa bezpieczeństwa, potrzeba bezpieczeństwa, która kieruje naszym życiem. Druga to jest takie satysfakcji związanej z nagrodą, z poczuciem sprawstwa. I trzecia podstawowa potrzeba człowieka to jest potrzeba więzi. Czyli to nie wynika tylko z przesłania wizji antropologicznej człowieka, ale to też jest bardzo taka psychologiczna podstawa funkcjonowania człowieka, że człowiek potrzebuje więzi do tego, żeby istnieć. Ja tak w głowie, drodzy Państwo, mam właściwie sprzed roku, prawie 27 marca będzie rok, jak papież Franciszek na pustym placu modlił się o zaprzestanie pandemii. I tam mówił o takim obrazie, który cały czas mam w głowie, obraz łodzi, gdzie wszyscy na tej łodzi siedzimy i że wszyscy jesteśmy słabi i że wszyscy jesteśmy zdezorientowani, ale jednocześnie ważni i że potrzebujemy siebie nawzajem do tego, żeby wiosłować na tej łodzi. I mówił on też o takiej, w swoich nauczaniach, mówi też o takiej rewolucji miłości i czułości. I właśnie ten moment słuchania, ten akt słuchania jest właśnie taką praktyczną formą
czułości. I chciałabym właśnie, żeby ten, takie myślenie o słuchaniu też tutaj było w kontekście, ponieważ właśnie słuchanie jako akt miłości, jako akt czułości do drugiego człowieka. Czyli poprzez słuchanie wyrażam też taką intencję, wolę, że słucham Ciebie, że jesteś dla mnie ważny, że interesuje mnie to, co dzieje się w Twoim życiu, że interesuje mnie to, jak Ty doświadczasz swojego życia. Słuchaniem jest tak, że no właśnie, mamy uszy, a nie słyszymy, mamy oczy, a nie widzimy, mamy ręce, a nie czujemy, że nie jest to taka aktywność, z którą się rodzimy, pomimo tego, że zmysły mamy. To jest też taka aktywność, którą ćwiczymy, której się uczymy, która nie jest spontaniczna, ale która jest celowa. Celowa, czyli aktem woli, podejmuje wysiłek słuchania Ciebie. Bo żeby słuchać Ciebie, to muszę odłożyć na chwilę siebie. Muszę na chwilę odłożyć swój świat, żeby móc przyjąć Ciebie z Twoim światem, z Twoim doświadczeniem, z Twoimi problemami, z tym, jaki Ty jesteś. I żeby właśnie móc się spotkać z tym drugim człowiekiem, to chciałabym właśnie zaprosić do takiego porządkowania w sobie tego, co mam w głowie, co mi przeszkadza w słuchaniu drugiej osoby i podjęciu tutaj takiego, takiego działania, takiego spotkania, do którego za chwilę będę Państwa zapraszać. Mam taki pomysł, ponieważ są to warsztaty, gdybyśmy byli w takiej realnej rzeczywistości, to na pewno bym to zaproponowała. Tutaj chciałabym również to spróbować, bo z doświadczenia wiem, że to wychodzi, tylko nie wiem, jak przy tak dużej ilości osób, tak jaka jest teraz. Chciałabym za chwilę zaprosić Państwa do tego, żebyście spotkali się w pokojach po dwie osoby. Wyślę za chwilę zaproszenie do wszystkich i teraz tak, osoby, które, ponieważ do tego spotkania jest potrzebna kamera, także żeby potwierdziły, żeby kliknęły, że wchodzą do tego pokoju osoby, te, które będą mogły włączyć na ten moment kamerę w trakcie tego spotkania w tych pokojach. I zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Nie jest potrzebny głos, ale będzie potrzebna kamera. Ponieważ będę chciała zaproponować, żebyście Państwo spotkali się w tych dwóch pokojach. Tak, widzę, ktoś tutaj pisze, że niestety nie ma kamery. To jeżeli ktoś nie ma kamery albo nie będzie chciał uczestniczyć w tym ćwiczeniu, to po prostu nie naciskajcie Państwo przycisku, że wchodzę do pokoju. I w tym momencie chwilę tutaj poczekamy, bo to potrwa myślę maksymalnie 10 minut, to ćwiczenie. Poczekamy na osoby, które podejmą się tego ćwiczenia. I teraz tak, co będziecie robić w tych pokojach? To będzie bardzo łatwe, bardzo łatwa instrukcja i jednocześnie bardzo trudna. W tych pokojach, kiedy się spotkacie, to waszym zadaniem będzie patrzeć na siebie i oddychać. I to wszystko. Nie będziecie w ogóle rozmawiać ze sobą, ale ważne, żebyście widzieli siebie nawzajem, byli świadomi swojej obecności, bo to samo się dzieje w spotkaniu, kiedy kogoś spotykamy, tylko zazwyczaj zagadujemy różne rzeczy. Natomiast do tego, co chciałabym zaprosić tutaj, no to właśnie, żeby nie zagadywać różnymi sprawami tego spotkania, tylko żeby pozwolić sobie przypatrywać się, co się pojawia w mojej głowie, kiedy patrzę na drugą osobę. Czyli obserwujcie swoje myśli. Kiedy patrzę na ciebie, to myślę sobie, to czuję. Zwróćcie też Państwo uwagę na doznania, jakie macie w ciele, bo to będzie taka sytuacja spotkania, no takiego, jakie jest możliwe w tym momencie. Takiego twórczego spotkania, jednocześnie z pewnym ograniczeniem,
ponieważ ograniczeń spotykamy coraz więcej aktualnie, to ograniczenie będzie dotyczyć tego, że nie gadamy ze sobą, nie zagadujemy tego, co jest w naszej głowie, lecz każdy z nas słucha tego, co się pojawia w jego własnej głowie. Czyli jeszcze raz, kiedy patrzę na ciebie, to myślę, kiedy patrzę na ciebie, to czuję, kiedy patrzę na ciebie, to co się pojawia w moim ciele? Może serce szybciej bije, może nie wiem, co z oczami zrobić, może zaczynam czuć gdzieś napięcie. Ważne jest to, że to, co się dzieje we mnie w kontakcie z drugą osobą, to tak naprawdę dotyczy mnie, a nie tej drugiej osoby. Za chwilę, też czytam w międzyczasie komentarze, za chwilę się pojawi komunikat, że trzeba kliknąć, jeśli chcesz wejść do pokoju. Czyli do pokoju zapraszam tylko osoby z kamerą, no bo jeżeli ktoś nie ma kamery, nie ma możliwości jej włączenia, no to wtedy to spotkanie nie będzie mogło się zadziać, bo tylko jedna osoba będzie widziała drugą, a druga niestety nie będzie widziała tej pierwszej. I to będzie wtedy tylko taka jednostronne spotkanie bez możliwości wymiany. Natomiast spotkanie to też jest ten moment właśnie zobaczenia siebie, spojrzenia na siebie, poczucia siebie, a waszym zadaniem Państwo będzie jeszcze poobserwować to, co dzieje się w mojej głowie, ponieważ będziemy potem pracować, znaczy każdy będzie już indywidualnie pracować ze swoimi myślami, uczuciami i doznaniami, które się pojawiają. To ćwiczenie będzie bardzo potrzebne, ale też jeśli ktoś nie będzie chciał albo nie będzie mógł w nim uczestniczyć, to nie wyklucza nikogo z pozostałej części warsztatu. Mam pytanie, ile czasu tak powinniśmy na siebie patrzeć? Ile czasu? Ja zaproponuję tak 10 minut. Po 10 minutach automatycznie was Państwo wyrzuci z pokoju i wrócicie tutaj. Ale oczywiście jak skończycie szybciej, chociaż ja bym zachęcała, to jest bardzo dużo i bardzo mało. Jednak bym zachęcała do tego zmierzenia się przez 10 minut poobserwowania tego, co się dzieje w mojej głowie. Żeby poznać troszeczkę siebie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Moment. Pani doktor, przepraszam, czy słychać mnie? Tak. Czyli nic kompletnie nie mówimy, tak? Tylko przyglądamy się. Aha, zero, kompletne zero. Tylko przyglądamy się własnym odczuciom. Tak, własnym odczuciom, własnym myślom, własnym doznaniom. Możecie sobie je zapamiętywać, jak ktoś potrzebuje, może sobie je zapisać. Ale pozwólcie sobie też popatrzeć na siebie, popatrzeć sobie w oczy, przyjrzeć się sobie nawzajem, dać sobie zobaczyć, jaki kontekst jest danej osoby, co ma w tle. Pozwólcie, żeby ta cała osoba i kontekst tej drugiej osoby działał na was. A co się wydarzy, ja nie wiem. Także się też nie bójcie. Bardzo fajny pomysł, będę patrzył na moją żonę. Świetnie, ale bez słów, to jest bardzo ważne. Robiłam taki warsztat dla małżeństw i to było bardzo wzruszające spotkanie. Kiedy właśnie małżonkowie czasem z długoletnim stażem mówili, że to pierwszy raz oni tak na siebie długo patrzyli i tak po prostu bez gadania, bez niczego, tak nie wiadomo o co chodzi i że to było bardzo mocne dla nich doświadczenie. Także zachęcam właśnie Państwa w takim razie do wyjścia ze strefy komfortu. Pana Michała, administratora, proszę o to, żeby zrobił mnie przez chwilę. Dziękuję. Żebym była administratorem. Dobrze, muszę jeszcze coś tu zmienić, żeby były po dwie osoby. To znaczy przygotowałem 48 pokojów. A przepraszam. One automatycznie będą, ja już hosta pani oddałem. Dobrze, one będą to ja panu oddam, dzielić. Ja oddam tak, żeby były po dwie osoby, to jest ważne. Po dwie do trzech maksymalnie. Nie, ważne, żeby były dwie, ważne, żeby były dwie. Ale
Co z osobami, które nie wejdą, więc już nie mówię. Wiem, ile jeszcze takich osób będzie, zobaczy, więc będę to regulował na bieżąco. Pan zobaczy, będzie przypadł, że przerzucać do pokoju. I to ja już oddałam panu i dziękuję bardzo. I proszę pilnować się, jak już wszyscy pójdą do pokoju, 10 minut. Tak. Dziękuję bardzo. Aby państwo musicie zaakceptować wejście do pokoju. Momencik, bo czy sami później wracamy, czy będziemy automatycznie? Będziecie automatycznie. Co ja teraz muszę zrobić? Muszę coś zrobić? Zaakceptować wejście do pokoju. Mnie na przykład wywaliło, bo nikogo nie było. No mnie też, tak. Proszę poczekać. No mnie też. Ale pokazało, że po minucie wróci i wróciło. Proszę poczekać, ten administrator może też przerzucać państwa do różnych pokoi. Proszę wejść jeszcze raz. Ja czekam, bo tak pewnie przegapiłam, to trzeba było coś kliknąć. Coś mnie wyrzuciło z pokoju, gdzieś kliknęłam chyba nie tak. Byłam z siostrą zakonu. Będzie się pojawiać w trakcie, czekajcie, czy odwiedzi państwo. Jeszcze chwilkę poczekamy. Tutaj widzę, że ktoś pisze, że jestem na telefonie, nie wiem co zrobić. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Może zostanie kilka osób, to najwyżej zrobimy to tutaj, na tej platformie. Kto nie będzie mógł wejść. A... Ja nie jestem już w pokoju, a byłam z tą siostrą Ostą. Cierpliwości, zaraz się coś pojawi. Proszę klikać join przy opcjach pokoju. Tam, gdzie jest jedna osoba, proszę kliknąć join, będzie druga osoba. No bo jeżeli ktoś już wyjdzie z pokoju, to drugi raz z tego pokoju, jak widzę, nie da się raczej wejść. No więc łączymy się po prostu w pary, tak żeby w każdym pokoju były zapalone po dwie zielone lampki przy nazwiskach. Pokoje zostały tak losowo dobrane, także jest zupełnie... Pełna przypadkowość. Czy można pani Michale zrobić tak, żeby osoby, które wyszły, żeby jeszcze raz wskoczyły do pokoju? Powkładać ich do pokoju nowe? Właśnie ze wszystkich opcji, jakie widzę dla pokoju, mam możliwość wysłania informacji i zamknąć pokoje, czego bym nie chciał. Czy jeszcze jest jakiś ruch, czy tutaj już teraz jest w miarę stała sytuacja, panie Michale? Bo jeżeli jest stała, to coś tutaj zrobimy, tylko bym potrzebowała... Powiedziałbym, że jest stała, tylko że dużo pokojów jest jednoosobowych. Dobrze. Tutaj brakuje... To zaraz będą osoby się pojawiać, tak? Mhm. Dobrze, to teraz bardzo proszę... żeby może tak, pani Małgorzata Koj i pan Wojtek Tomera powiększcie po prostu, pan Wojtek, czy pan mnie słyszy? Nie, pan Wojtek nie, dobrze, to nie. Pani Małgorzata, czy pani mnie słyszy? Halo? Kto mnie słyszy? Pani Małgorzata. Dobrze. Pani Małgorzata i pan Sebastian. Pani jest. Małgorzata grze, nie widzę nazwiska do końca. Grzy, zaczyna się nazwisko na grzy? Grzenia. Grzenia, przepraszam, teraz no, widzę. 18. I pan Sebastian, proszę sobie zróbcie tak, powiększcie z siebie nawzajem i bądźcie w parze. I wyłączcie też głośniki, żeby nie słyszeć. Kto jeszcze chce być w parze? Ręka do góry. Pani siostra Jola i siostra Maksymiliana pewnie. Proszę, bądźcie siostry razem, dobrze?
Pani Ewa. Ale to jak mam, przepraszam, jak mamy to zrobić? To trzeba powiększyć okienko, kliknąć na okienko i powiększyć tą osobę. Da się? Właśnie jak zrobić, żeby... Ja sobie na rząd dziecka nie wiem, z kim mam być w parze. Już mówię. Jest pin. Jak zrobicie pin w górnym rogu po prawej stronie jest pin. Przypnijcie sobie tą osobę i ona będzie duża. W górnym prawym rogu pin. Widzicie? Czy to jest możliwe? Kto jeszcze nie ma pary, a chciałby? Pani Ewa i pani Del. Pani Ewa, pani... Ja gdzieś zniknęłam, nie widzę siebie. Ja panią widzę, pani Mario. Pani Ewa i pani, która ma napisane Del, proszę bądźcie razem w parze. Coś jeszcze potrzebuje? No właśnie, ja już zaczęłam pin, ale z kim ja mam być w parze? Sabina Rządziewska? Ale pani nie widać, to trudno, żeby pani była w parze, bo jest ważne, żeby na siebie patrzeć. Chyba, że może pani włączyć... Ja też z nikim nie jestem w parze, nie wiem, co mam kliknąć, co mam zrobić. Dobrze, pani Maria i pani Sabina, w górnym okienku tej osoby, z którą jesteście w parze, po prawej stronie, proszę wciśnijcie pin. I wtedy ta osoba się robi duża. Czy pani mnie widzi? Tak, widzę panią. Pani Mario, pani mnie pyta? Tak, tak. Widzi mnie pani? Tak. To ja pani pomacham, a pani mi, nie wie, pani mi też pomacha. Tak. Jeśli mogę coś prosić, bo ja cały czas staram się przerzucać osoby z pokoju do pokoju, żeby ich parować z tych, którzy są dostępni. Tak. Dlatego bym prosił każdego przy opcji Breakout Room, żeby kliknąć Join, żeby się zalogować. Ja powoli będę przerzucał. I mamy tam czekać w tych pokojach, tak? Tak, tak, bo jakby wszyscy kliknęli naraz, to byłoby po problemie. Więc ja już tak wykonuję, jakby to powiedzieć, taką ręczną pracę, widzę, kto wszedł i tylko, że tych pokojów mam dosyć dużo i nie spodziewałem się, że będzie to taka siermiężna praca. Dziękuję. Jest ktoś? O. I do 31.
Panie Michale, ja bym prosiła Pana już, żeby taką ostatnią minutę dać osobom, żeby one już za minutę się tutaj pojawiły, te osoby, które są w pokoju. Okej, okay. Czy wszystkie osoby są? Panie Michale, bo ja tak nie mam tutaj nad tym. Teraz było ponad 90 osób, teraz. Zamknęliśmy. Zamknęliśmy. I już wszyscy są, tak? Którzy nie już wrócić. Wszyscy są. Okej, okay. Super. Czy udało się chociaż w kawałeczku poczuć to ćwiczenie? Chociaż w minutce, dwóch, trzech, dajcie Państwo znak głową, czy się udało, czy się nie udało. Niektórym się udało, okej, okay, niektórym widzę. Jeszcze tutaj, jeszcze raz możecie dać znak, czy się udało, czy nie, bo jestem na drugiej stronie. Niektórym się nie udało, niektórym się udało. To ćwiczenie... daje taką możliwość właśnie zobaczenia, co jest w mojej głowie, kiedy się spotykam z drugą osobą. Za chwilę będę po kolei wymieniać różne bariery, które towarzyszą nam, każdemu człowiekowi, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem. I chciałabym, żeby osoby, które miały okazję doświadczyć tego kawałeczka ćwiczenia, to spróbujcie to ćwiczenie poszukiwać tych barier w tej relacji, albo osoby, którym się nie udało, to pomyślcie sobie o jednej osobie, z którą jesteście w relacji i próbujcie do tej relacji szukać tych barier, które są w was. Bo może być tak, że niektóre bariery w nas dotyczą konkretnych osób, niektóre bariery dotyczą konkretnych sytuacji. One mogą być zmienne. Ale będą też takie bariery, które będą się powtarzać przy różnych naszych relacjach. Czyli takim pierwszym krokiem do zmiany jest najpierw to, żeby zobaczyć, jak jest, na jakim jestem, w jakim jestem etapie. Przepraszam, tutaj administrator dzwonił, dlatego pozwoliłam sobie odebrać. Czyli pomyślcie o jednej konkretnej relacji, o jednej konkretnej osobie. Czy mnie słychać? Słychać, tylko chyba nie wszyscy mają mikrofony powyłączane, dlatego myślę, że takie zakłócenia są. Aha, dobrze, dziękuję za informację. Okej, okay. Dziękuję. Czyli wybierzcie Państwo jedną osobę ze swojego życia, w której jesteście w relacji i albo też weźcie to doświadczenie z tego spotkania, które mieliście z obcą osobą, a to spotkanie jest na tyle wartościowe, dlatego jest wartościowe, ponieważ to, co się w Was uruchomiło tutaj w spotkaniu z obcą osobą, bardzo często będzie się pojawiać z innymi obcymi osobami. Czyli jest to taka tak naprawdę Wasza, Państwo, taka predyspozycja do tej bariery, z którą wchodzicie w nową relację. Pierwsza taka bariera, chciałabym kilka barier pokazać na takim przykładzie, może tak będzie łatwiej. Przykład jest z książki Jak słuchać, żeby dzieci, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Jest to sytuacja, w której
pracodawca daje dodatkowe zadanie swojemu pracownikowi. Pracownik ma bardzo dużo różnych rzeczy na głowie i nie był w stanie zrobić tego zadania, które polecił mu pracodawca. Pod koniec dnia pracodawca przychodzi i pyta się o tą zrobioną pracę. Na co pracownik mówi, że niestety tego nie zrobił i chciał się już zacząć tłumaczyć, dlaczego tego nie zrobił, natomiast nie zdążył, ponieważ pracodawca zaczął krzyczeć na niego, że nie interesują go tłumaczenia i że co on sobie wyobraża, bo ja ci za to płacę, a ty tego nie robisz. Teraz ten pracownik, wyobraźcie sobie, że jesteście tym pracownikiem i chcecie opowiedzieć o tym zdarzeniu swojemu przyjacielowi, tak, tej osobie. I chcecie przytoczyć kilka dosłownie takich wypowiedzi i po każdej wypowiedzi spróbujcie Państwo zaobserwować swoje uczucia, jakie się pojawiają i jednocześnie zaznaczajcie, czy taką barierę macie, czy nie. Czyli mówię swojemu przyjacielowi o tym, co się wydarzyło w pracy, a mój przyjaciel reaguje w ten sposób. Nie ma się co martwić i tak przejmować. To było prawdopodobnie zmęczenie. Po prostu wyolbrzymiasz całą sprawę, na pewno nie jest tak źle, uśmiechnij się, tak ładnie wyglądasz, kiedy się uśmiechasz. Zapiszcie swoją reakcję, jak wy reagujecie, kiedy słyszycie taką wypowiedź przyjaciela, uczucie. I ta bariera to się nazywa zaprzeczanie uczuciom, czyli to, co zrobił przyjaciel, to trochę umniejszył całą sytuację, tak, nie miał empatii, zminimalizował problem, z którym przychodzimy. Czyli to jest bariera zaprzeczanie uczuciom. Czyli przyjaciel, który zakłada różowe okulary i próbuje nas w ten sposób pocieszyć. Druga odpowiedź kolejnego przyjaciela na to samo zdarzenie. No cóż, takie jest życie. Sprawy nie zawsze się tak układają, jak chcemy. Musisz się nauczyć przyjmować życie takim, jakim jest. Na tym świecie nic nie jest doskonałe. Co czujecie? Państwo, zapiszcie sobie swoje uczucie. I jest to taka odpowiedź, taka bariera filozoficzna. Jak tam to było zaprzeczanie uczuciom, tak tutaj tą barierę można nazwać filozoficzną. Czyli ktoś się odnosi do jakiejś filozofii, do jakiejś prawdy o życiu i tak reaguje na nas. Kolejna reakcja. Wiesz, co myślę? Jutro rano idź prosto do biura twojego szefa i powiedz, przyznaję, to był błąd. Potem usiądź i skończ rozpoczętą pracę. Nie przejmuj się zaistniałą sytuacją, a jeśli zależy ci na utrzymaniu tej posady, zrobisz wszystko, aby podobna sprawa nie zdarzyła się nigdy więcej. Co czujecie? Możecie Państwo odpisywać na czacie właśnie, może jakie uczucia się Was pojawiają, kiedy ja będę to czytać, kiedy właśnie słyszycie, bo to jest rada, to jest kolejna bariera, rada. Dobra, rada z pominięciem, podoba mi się, daje nadzieję, tak? Czasem lubimy rady, nadzieja. Nadzieja, rada, zrozumienie. Okej, jest szansa, sprawa nie jest beznadziejna, ale nie poniżę się jak aż tak. Zobaczcie, rada budzi, drodzy Państwo, fajnie, że tutaj reagujecie na to, bo rada budzi bardzo różne uczucia, ambiwalentne. Z jednej strony, kiedy przychodzimy do przyjaciela i potrzebujemy jakiejś, żeby on nas wysłuchał, to ostatecznie też potrzebujemy jakiejś rady, jakiegoś spojrzenia. Natomiast rada jest do zaakceptowania,
ale wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie na przykład przez 30 minut wysłuchać, dopytać, zrozumieć drugą osobę, czyli przez 30 minut robimy taki dokładny wywiad, rozumienie, odzwierciedlamy tą drugą osobę i dopiero po 30 minutach możemy dać ewentualnie jakąś radę, żeby się z nimi tak szybko nie wyskakiwać od razu z taką radą, bo tak naprawdę unieważniamy wtedy tak uczucia tej osoby, nie wiemy do końca, co ona myśli, jak ona to przeżywa, co tak naprawdę jest problemem, bo nie wiadomo, czy to jest krzyk, może krzyk tego szefa jest problemem, a może to, że on nie potrafi tej pracy zrobić, bo jest zbyt trudna, a może chaos, który ma w pracy, którego nie potrafi uporządkować. Tak naprawdę nie wiemy, co jest problemem w tej sytuacji, dopóki jej nie zbadamy, rady nie możemy dać. Dlatego zachęcam do tego, żeby zanim tą radę, jeżeli ją za szybko wyłowimy, tak, brak asertywności pracownika też to może być. Zanim damy radę, to musimy najpierw zdiagnozować problem. I po to jest to właśnie słuchanie i rozmowa na ten temat. Kolejna reakcja. Przyjaciel odpowiada tak. Rozumiem reakcję twojego szefa. Żyję prawdopodobnie w ogromnym napięciu. Masz szczęście, że częściej nie traci cierpliwości. Jaka jest Państwa reakcja? Jakie są Wasze Państwa uczucia? Napiszcie proszę. O, co się kryje pod tym? O, brak zrozumienia. Teraz się z nim zgodzę. Po czyjej jesteś stronie? Zawód. Czyją stronę trzymasz? Nie chcę takich rad. Prawdziwe podejście. Czuję niezrozumienie, opuszczenie. Zobaczcie, jak różne to mogą być uczucia. I ta bariera się nazywa obrona drugiej strony. Lepiej już nic nie mów. To jest obrona drugiej strony. Zobaczcie, czasem tak robimy, że bronimy drugiej strony. Tutaj ona może budzić różne uczucia, ale czasem też tak robimy. Patrzcie, czy tak robicie, czy nie. W stosunku do tej osoby, którą sobie wybraliście do obserwacji swoich barier. Kolejna bariera. Biedactwo, to okropne. Jest mi tak przykro, że chce mi się płakać. Przepraszam, to też jest ważna intonacja. Chyba trochę to nie wyszło, ale to chodzi o takie, wiecie Państwo, o taką litość. Takie tak, bleń, bez przesady, zbyt emocjonalne. Nie chcę użalania się nad sobą, wiem o tym. Smutek, pachnie fałszem. Nie chodzi mi o współczucie, ale o zrozumienie. Tak, to jest bardziej litość, bo współczucie jest wtedy, kiedy my z taką troską, życzliwością patrzymy na drugą osobę, natomiast tutaj jest taka ekspresja, bardziej idzie w litość. Patrzymy na kogoś z góry i mówimy, jaki on biedny i to budzi taki nasz opór. Kolejna reakcja przyjaciela. Czy nie wydawało ci się nigdy, że prawdziwym powodem twojego zdenerwowania jest to, iż szef przypomina ci osobę twojego ojca? Jako dziecko przypuszczalnie ogarniał cię lęk, by nie zdenerwować ojca. I kiedy szef cię zbeształ, wróciły znów tamte dziecięce zahamowania. Czy nie mam racji? Psychologizowanie, tak, to jest właśnie ta bariera, psychologizowanie. Nie chcę tego słuchać, ale mam wnikliwego przyjaciela. Psycholog się znalazł. O, sąd, o, dzięki psychologu. Przerzuca problem na mnie. Ty mnie znasz. Tak, bo to może być cenna interpretacja.
Jednak zobaczcie, jakie ona uczucia was wywołuje. Czy rzeczywiście czujecie się wysłuchani, przyjęci, zrozumieni, uznani? Czy rzeczywiście po takiej wypowiedzi będziecie się czuć lepiej? Kolejne bariery, już bez przykładów podam takich wypowiedzi, ale popatrzcie sobie Państwo na wasze osądy. Może tutaj mieliście okazję zobaczyć już to osądzenie, jak się spotkaliście w parach, ile osądów, etykietek już sobie daliście, nie mówiąc sobie o tym, ale które pojawiły się w waszej głowie. Zobaczcie sobie, jakiego rodzaju są to osądy, ponieważ mamy taką zdolność do osądzania, no ona jest bardzo spontaniczna i bardzo przychodzi, nawet jeżeli tego nie chcemy, to i tak przychodzi do naszej głowy. Zobaczcie, w jaką stronę idą wasze etykiety, wasze osądy, a może porównania. Jeżeli tak, to zobaczcie treść tych osądów, zobaczcie Państwo treść tych porównań. Napiszcie tylko dla siebie to, dla własnej samoświadomości. I tutaj jeszcze chciałabym się zatrzymać przy tych radach, które przed chwilką się pojawiły, bo czasem dzieci, wydaje nam się, że dzieci czy uczniowie przychodzą do nas i chcą od nas rady, a my spieszymy im z pomocą w sposób nerwowy, w sposób taki, że chwytamy szybko coś, co mamy pod ręką, bo musimy dać jakąś radę, musimy komuś pomóc. Natomiast udzielanie rad to jest tak naprawdę, zanim do rady dojdzie, to musi być naprawdę spokojna refleksja, to musi być badanie, przed radą powinno wystąpić badanie sytuacji, problemu, w jakiej jest dziecko, czy druga osoba. Nie musimy udawać, że na ten moment znamy rozwiązanie, bo wcale możemy nie znać. Dokładnie jak ktoś pisze, że trzeba długo słuchać. Czasem trzeba naprawdę bardzo długo wysłuchać, żeby to usłyszeć. Jeżeli nie mamy w sobie takiej presji, takiego napięcia, że teraz ja szybko muszę tutaj zaradzić, muszę stanąć na wysokości zadania, no to tak naprawdę dajemy sobie czas i dajemy drugiej osobie czas do tego, żeby rozpoznał się w swojej sytuacji, bo czasem taka rozmowa kończy się tym, że my nie zdążymy doradzić, a druga osoba już dobrze wie, jak ma sobie sama poradzić w tej sytuacji, bo w trakcie mówienia układają się tej osobie myśli, uczucia w głowie i tak naprawdę czasem my tylko wysłuchujemy, nazywamy, co on do nas mówi, nazywamy uczucia, dajemy informacje zwrotne, i tak naprawdę ta osoba sama znajduje rozwiązanie i się czuje bardzo sprawcza. Natomiast kiedy my udzielamy rad, no to stajemy się ekspertami. Czyli dajemy jakąś radę, zrób to i to, i jeżeli dziecko czy ktoś to zrobi, no to potem my jesteśmy za to odpowiedzialni, a nie ta osoba, która to robiła. Także rada też niesie za sobą coś takiego, źle mi doradziłeś, że potem możemy być oskarżani przez drugą osobę, czyli może nieść bardzo dużo nieporozumień, ponieważ nie wiadomo, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, za tą radę. Zobaczcie jeszcze Państwo, jak słuchacie, czy staracie się zaspokajać w ten sposób jakąś taką swoją potrzebę autowizerunku, żeby wypaść na, nie wiem, dobrego słuchacza, pomocną osobę. Zobaczcie, w jaką rolę wchodzicie, kiedy kogoś słuchacie, jaki wizerunek siebie podtrzymujecie w tej relacji. To może być na przykład, słucham drugiej osoby, bo chcę być lubiana, żeby mnie inni lubili. Może być tak, że jak ja wysłucham cię, to ty wysłuchasz mnie. Może tu jest jakaś transakcja handlowa w tym naszym słuchaniu. Może w tym naszym słuchaniu zbieramy informacje na swoją korzyść, używamy do czegoś drugą osobę, żeby jakieś informacje wyciągnąć, czegoś się dowiedzieć.
może żeby wyłapać jakieś słabe punkty drugiej strony, drugiej osoby, żeby potem to wypunktować i użyć w dyskusji merytorycznej. A może po prostu mam takie przekonanie, że to jest miłe i uprzejme słuchać innych, nawet wtedy, kiedy tego nie chcę. A może jeszcze jest coś takiego, że nie wiem, jak się wymigać od rozmowy, mam do zrobienia jeszcze dużo innych spraw, ale nic nie robię, więc słucham tylko jednym uchem, bo nie potrafię powiedzieć, że nie, że teraz nie mogę z tobą o tym porozmawiać. Zobaczcie państwo jeszcze inne bariery, porównywanie się. Tamte były wszystkie takie, takie wizerunkowe i takie różne nasze przekonania na temat rozmowy i tego, kim mam być w tej rozmowie. Czyli takie podtrzymywanie własnego wizerunku albo w ogóle żeby przeżyć w tej relacji. Zobaczcie państwo inne bariery, na przykład porównywanie się. Ktoś mi opowiada o czymś, a ja się porównuję, kto ma lepiej, kto ma gorzej, kto jest mądrzejszy, kto bardziej kompetentny, kto bardziej fit, kto wyższy, kto niższy, kto grubszy i tak dalej. Zobaczcie, ile jest w tym naszym słuchaniu porównywania. Kolejną barierą to jest domyślanie się intencji drugiej osoby, czyli zakładam, mam takie założenie, że ta osoba mnie nie lubi, albo chce mnie wykorzystać, albo ona ma mnie już dość. To mogą być różne lęki, które wkładamy w drugą osobę, które są naszymi lękami, ale przypisując intencje drugiej osobie. Czyli pomyślcie sobie, co myślicie o innych, może nawet mieliście okazję w tym spotkaniu, jaką intencję włożyliście w głowę drugiej osoby, kiedy tutaj się spotykaliście bez słów. Czy właśnie czegoś takiego tutaj nie było. Kolejna bariera jest taka, że patrzymy na drugą osobę, przytakujemy, robimy wrażenie słuchającego, natomiast w naszej głowie zaczyna się intensywna praca. Zaczynamy przygotowywać sekwencje mądrych wypowiedzi, co zaraz powiemy, czyli przygotowujemy plan wydarzeń. Zobaczcie, czy czegoś takiego nie macie. Czy to jest przygotowywanie sekwencji odpowiedzi. Kolejna bariera to jest takie słuchanie wybiórcze, czyli fokusuje się tylko na pewnych rzeczach, które są dla mnie ważne. Na przykład rodzic może się fokusować na tym, czy dziecko ma problemy w szkole. Czyli dziecko wraca do domu i rodzic pyta, jak było w szkole, czy jakieś problemy masz. Nie mam problemów. Okej. I już się wyłączam z myślenia, czyli tylko w jakiejś takiej selekcji interesują mnie pewne tematy, to tylko na nie się koncentruję. Natomiast dużo informacji, które mówi mi dziecko, gdzieś umyka, gdzieś ulatuje. Zmiana toru wypowiedzi. Zobaczcie też państwo, czy nie zmieniacie tematu, albo kiedy zmieniacie temat. Kiedy na przykład coś się takiego dzieje, że zmieniacie temat rozmowy. Czy na przykład czujecie się nieswojo, czy może są poruszane jakieś trudne uczucia się was budzą, czy może jakieś treści, które są dla was niewygodne. Czyli zmieniamy tor wypowiedzi albo to jest jakby jedna rzecz, a druga to jest pójście za własnymi skojarzeniami i utożsamianie się z tym, co mówi nasz rozmówca. Czyli ktoś opowiada nam o tym, na jakich świetnych był wakacjach, mówi o tym, byłem, nie wiem, w Grecji. I my za chwilę utożsamiamy się z tym doświadczeniem tej osoby, czyli mówimy, ja też byłam kiedyś w Grecji i wtedy było to i to i tak dalej, czyli podążamy za własnymi skojarzeniami i tak naprawdę nic nie wiemy o tej osobie, która właśnie wróciła z wycieczki
była w Grecji, bo już jesteśmy w swoim doświadczeniu, już jesteśmy w swojej historii i nie jesteśmy w stanie wysłuchać tej drugiej osoby. Dajcie Państwo znak, czy udało Wam się jakąś barierę z tych wymienionych, takich podstawowych, głównych znaleźć u siebie. Tak, na pewno. No ja mam wiele, ja też mam wiele, naprawdę. Tak, to może nie być wcale przyjemne, kiedy sobie uświadamiamy to, że te bariery mamy, że to nie zawsze jest w drugim wina, że my nie słuchamy, bo on, ale jednak nie słuchamy, bo dużo jest też mojego ja, no, moich własnych ograniczeń, moich własnych trudów, moich własnych lęków, moich własnych zatrzymań, moich takich problemów wizerunkowych, które próbuję podtrzymywać w tej relacji. Zobaczcie Państwo, ile się dzieje w czasie słuchania drugiej osoby, ile się dzieje w nas. Ja na razie tylko mówię o przestrzeni naszej głowy, a to jeszcze się dzieje, to co się dzieje w naszej komunikacji niewerbalnej, to co się dzieje w naszej komunikacji werbalnej. To są jeszcze inne płaszczyzny. Natomiast teraz się zatrzymujemy tylko na słuchaniu i tym, co jest w nas, za co my jesteśmy odpowiedzialni. I teraz chciałabym zaprosić Państwa do kolejnego takiego doświadczenia właśnie z tymi barierami, do takiej wizualizacji. No właśnie, co z nimi zrobić, kiedy już wiem, że je mam? Nie będę teraz tego wyprzedzać, po prostu zaproszę Państwa do tego, żebyście mogli tego doświadczyć, poczuć to na sobie i zobaczymy, co się z tego wykluje, co będzie dalej. Usiądźcie sobie wygodnie, możecie zamknąć oczy. Poczujcie ziemię pod swoimi stopami, połóżcie stopy na podłodze. Nie zaśniecie Państwo, nie zaśniecie. To będzie dosyć dynamiczne. Oddychajcie do tych swoich barier. Spróbujcie je zobaczyć, nadać im jakieś symbole. Spróbujcie je usytuować wokół siebie. Spróbujcie zobaczyć, jak one wirują wokół Was, bo one są częścią Was. Z takim przyzwoleniem, że one są. Z taką akceptacją, że przecież nie jestem doskonały, doskonała. I z taką świadomością, że te bariery nie pomagają mi w tym, żeby wieść takie wartościowe życie, takie jakie chcę. Żeby być tym, kim pragnę. Żeby być człowiekiem, który niesie czułość, który niesie miłość. Wyobraźcie sobie, że siedzicie nad rzeką. Na tej rzece unoszą się liście, które płyną z nurtem tej rzeki. Spróbuj każdą swoją barierę umieścić na jednym z tych liści. Czy to jest bariera osądzania, moralizowania,
etykietę, które nadaje innym. Pozwól, żeby każda z tych barier znalazła się na liściu, żeby mogła popłynąć dalej z prądem tej rzeki. Pozwól jej odpłynąć. Może to jest udzielanie rad, porównywanie się. Różne lęki związane z wizerunkiem siebie, jak jestem postrzegany i oceniany przez innych. Poczuj swój oddech, jak oddychasz. I pozwól tym liściom odpływać. Że moje słuchanie jest wybiórcze, selektywne. Może często nie słucham drugiej osoby, tylko wnoszę swoją własną historię. Bo jestem tak przekonana o swojej racji, że gubię relacje. Może jestem miła i przytakująca, ale wcale taka nie chcę, bo wcale nie chcę tego słuchać, bo słucham jednym uchem. Ale tak wypada. To mogą być uczucia też różne, trudne, których doświadczamy w czasie kontaktu z drugą osobą. To może być znudzenie, niecierpliwienie, wstyd. To może być jakieś duże napięcie, które czuję, kiedy się z kimś spotykam. Pozwól, aby to wszystko odpływało. Te bariery nie pomagają ci stać się tym, kim pragniesz. A teraz przypomnij sobie osobę, którą znasz, jakąś sytuację z nią związaną, która ciebie dobrze słucha, która ciebie uważnie słucha, przez którą czujesz się wysłuchany, wysłuchana. Przywołaj sobie jej obraz, jak ona na ciebie patrzy, co robi, jak mówi. Jak reaguje na ciebie. Jak oddycha. Jak patrzy na ciebie z czułością. Poczuj ciepło, sympatię, uznanie, miłość tej osoby. I teraz spróbuj w swoim wyobrażeniu stać się taką osobą. Taką osobą, która słucha. Taka osoba, która nie ma tych barier, które odpłynęły, która odważnie patrzy w oczy, która słucha cierpliwie, taka, która z troską, czułością, życzliwością
przyjmuję drugą osobę. Poczuj to przyjemne doświadczenie w sobie. Może coś się pojawia, jakieś doznanie w twoim ciele, które jest związane z przyjemnością słuchania, które teraz się pojawia, kiedy stajesz się tą osobą. Może to być przyjemny oddech albo jakieś ciepło. Może to być poczucie radości z takiego spotkania, czy jakieś tęsknoty. To może być doznanie w ciele bardzo delikatne i łagodne, na przykład to, że głębiej oddychasz. Ważne, żebyś spróbowała tą przyjemność ucieleśnić, przyjemność słuchania, kiedy ty słuchasz kogoś, że to niesie bardzo delikatne, przyjemne doznanie. Spróbuj je zauważyć i zatrzymać się na tym wrażeniu. I pozwól mu potrwać chwilę. 10 sekund. Oddychaj do niego. Sprawdź, czy może być to doznanie troszeczkę bardziej intensywne. To doznanie takiej przyjemności płynącej ze słuchania. Otwórz się na nie i pozwól, aby ono w ciebie wsiąkało i abyś ty wsiąkał w to doświadczenie. Pozwól sobie tak cieleśnie poczuć, jak to jest chłonąć dobro, odprężenie, siłę, spokój czy witalność, które płynie z słuchania. Że nic nie musisz robić, tylko być. Podziękuj za to sobie, za to spotkanie ze sobą. Otwórz oczy, zapraszam Cię tutaj z powrotem. Jak ktoś ma ochotę, podzielcie się proszę wrażeniami. Jeśli ochotę napisać coś na czacie, to zapraszam. Czy udało Wam się doświadczyć tej przyjemności wynikającej z słuchania, takiej ucieleśnionej przyjemności. Właśnie nie przyjemności w głowie, tylko że dobrze jest słuchać i że warto słuchać i że słuchanie to jest praktyka czułości, a że jestem franciszkowy czy franciszkowa, tą czułość będę praktykować, żeby być dobrym człowiekiem. To nie chodzi tylko o głowę, to chodzi też o takie doznanie. Jeżeli nie możecie znaleźć takiej osoby w swoim wyobrażeniu, to możecie sobie ją wymyśleć, jakby ona miałaby się zachowywać. Zapomniałam o tym powiedzieć, to jest bardzo ważne. Że możecie sobie ją wymyśleć, co ona miałaby robić, jak się zachowywać, żebyście wyczuli się słuchani, że jesteście słuchani. I co tutaj się zadziało na poziomie tej wizualizacji? Chcę Państwu króciutko powiedzieć o procesie do zmiany, w swojej słuchaniu. Pierwszym krokiem było to, że staraliście się najpierw poczuć siebie, jak to jest, kiedy spotykam się z kimś i co się dzieje w mojej głowie. Kiedy działa na mnie
cielesna obecność drugiej osoby, bo to spotkanie w parach to początkowe, pomimo tego, że jesteśmy no właśnie tylko na ekranie komputera, to jednak działa. Ta osoba na nas jakoś działa i w nas coś uruchamia. Czyli to spotkanie cielesne budzi coś w nas. Zanim dojdzie do pierwszego słowa, zanim dojdzie do pierwszej jakiejś wymiany, to już i czujemy w ciele dużo i w naszej głowie i w emocjach się już dzieje. Zaczyna się w nas coś budzić. Kiedy to sobie budzimy po to, doświadczamy tego po to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jest moją barierą w słuchaniu. Nie mam tego jak rozpoznać, bo mogę sobie oczywiście usiąść wieczorem z kartką, długopisem i pomyśleć, jakie ja mam bariery w słuchaniu. Ale najlepszym sposobem, żeby te bariery zaobserwować, to jest wtedy, kiedy ja jestem już w tej relacji, kiedy ja jestem już w tym spotkaniu, kiedy już zaczynam słuchać, to mogę właśnie czasem wrócić do siebie i zobaczyć, co mi przeszkadza słuchać tą osobę. Diagnozować w sobie podczas tego słuchania tą barierę, która we mnie jest. I potem te liście unoszące się na wodzie, to też odpowiednik jest modlitwy. To może być liść unoszący się na wodzie, że ja puszczam tą barierę, że ja oddaję tą barierę, że ja oddaję Bogu, żeby On to przemienił. To jest ten moment puszczania, takiego puszczania woli, puszczania, że ta bariera mi nie służy, żeby być takim człowiekiem, jakim chcę być, że to jest jakaś moja bieda. I kiedy puszczam już to, czyli podczas puszczania zmniejszam oddziaływanie tego, co jest negatywne, czyli ta bariera, świadomość tej bariery, na przykład własnego wizerunku, że kiedy ja to puszczam, to powoduje, że zmniejszam działanie tej bariery na mnie samej, że kiedy oddaję Bogu na modlitwie, to też to oddaję, to też to puszczam. I potem, jak już coś puszczam, to kiedy już mam puste ręce, to mogę coś przyjąć, mogę coś wziąć. I ten moment, żeby stać się osobą taką, którą chcę być, przywołując albo jakieś doświadczenia pozytywne, które miałem w swoim życiu związane z słuchaniem, albo takie doświadczenia, których może nie miałem, ale wyobrażam sobie, jakie mogłyby być, tak? Czyli kogoś, kto mnie słucha, albo wyobrażam siebie jako osobę, która jest słuchająca i bez barier. Czyli w tym momencie, jak już mam puste ręce, to mogę coś wziąć, czyli mogę zwrócić uwagę, zwiększyć oddziaływanie tego, co pozytywne. Bo często zdarzają się w naszym życiu takie sytuacje, że ktoś nas słucha, tylko nasz mózg tego nie rejestruje. Chodzi o to, żeby zacząć dostrzegać to, że takie doświadczenia mamy, żeby zacząć je wyłapywać, że one też są w naszym życiu. I to wcale nie chodzi o jakieś różowe okulary, tylko chodzi o takie realistyczne myślenie, ponieważ nasz mózg jest tak zorganizowany, że on zawsze wyłapuje to, co jest negatywne, bo ewolucyjnie został tak zorganizowany. No bo kiedyś nasi przodkowie musieli, wiecie Państwo, no wszędzie czyhało jakieś zwierzę, jakieś zagrożenie i niebezpieczeństwo. Natomiast w naszych czasach już no nie jest to takie silne, to niebezpieczeństwo, ale zagrożenia są takie psychologiczne, takie no lęk, zagrożenie, coś, taka niepewność, która jest wpisana w naszą taką egzystencję. Czyli ten moment właśnie wpuszczania tych pozytywnych doświadczeń i ucieleśniania ich w swoim ciele, to jest właśnie ten moment, żeby zwiększyć oddziaływanie tego, co jest pozytywne w naszym życiu. I żeby zobaczycie Państwo, że to wszystko, każde to ćwiczenie, każdy element tego ćwiczenia jest oparty na doświadczeniu. To nie jest tylko praca na intelekcie.
za intelektem, za naszą myślą idzie też doznanie w ciele, też idzie jakaś emocja, której być może nie zauważamy. I teraz tak podsumowując, no to jak słuchać, tak? To jak słuchać, żeby usłyszeć, czyli wpuścić to, co dobre, żeby móc to praktykować czy zauważać. I jedna ważna rzecz, drodzy Państwo, jak zobaczycie, za chwilę będę mówić o tym, o tej właśnie rozmowie, która leczy, że jej doświadczacie albo ją praktykujecie, robicie, to bardzo ważne jest, żebyście na ten moment, dosłownie na 10 sekund, poczuli ten moment, kiedy właśnie działacie bez barier, kiedy jesteście dwoma uszami i pełnią obecności, i pełnią nastawienia, intencji daną osobę, czyli zdać sobie sprawę, pooddychać chwilę, ucieleśnić to w sobie i poczuć z tego przyjemność. Dosłownie 10 sekund. No trochę to zabierze z naszej uważności słuchania drugiej osoby, bo chwilkę się skoncentrujemy na sobie, ale po to, żeby to będzie procentować potem w kolejnych naszych spotkaniach z drugim człowiekiem, właśnie poprzez to ucieleśnienie tej przyjemności bycia z drugą osobą. No przede wszystkim słuchanie, co jest najważniejsze, no kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy, patrzę, widzę ciebie. Ostatnio moja klientka, ponieważ ja jestem psychoterapeutką, pracuję w gabinecie głównie, nigdy nie patrzyła ludziom w oczy. Ja ją zachęciłam do tego, że może zrób coś inaczej niż zwykle. I wiecie Państwo, co było jej odkryciem? Jej odkryciem było to, że inni ludzie też nie patrzą w oczy. A ona myślała, że wszyscy są tacy odważni wokół niej i że wszyscy patrzą dookoła w oczy. Zobaczyła, że nie tylko ona, bo zrobiło jej się lżej, bo zobaczyła, że nie tylko ona zmaga się z tym lękiem, żeby spojrzeć drugiej osobie w oczy. Czyli jeśli cię słucham, to patrzę na ciebie i widzę ciebie. Jeśli moje oczy są zwrócone na ciebie, to też jestem bardziej przy tobie. Bo jeżeli moje oczy uciekają od ciebie, no to też jestem już gdzieś w myślach, załatwiam różne rzeczy. Czyli to spojrzenie, empatyczne rozumienie subiektywnych doświadczeń, tak to mądrze tutaj napisałam, ale chodzi o to, żeby po prostu, może powiem takim obrazem, bo tak mi łatwiej, żeby wejść w buty drugiej osoby, w jej kalosze, wziąć tą osobę za rękę i wejść do jej ogrodu, przechadzać się z nią po jej ogrodzie, a w tym ogrodzie będą różne rzeczy i świat będzie różnie wyglądać. Gdzieś coś będzie rosło, gdzieś będą jakieś kamienie rozrzucone, gdzieś może być jakaś sucha gleba, gdzieś mogą być jakieś kwiaty, gdzieś może być jakaś trawa. A czasem okaże się, że ten ogród jest piekłem i czasem będzie trzeba wejść do piekła, ale po to, żeby potem wyjść. A jak nawet wejdę do piekła tej osoby, no to się rozejrzę, co tam w ogóle jest w tym piekle. Bo może nie diabeł taki straszny, ale po to, żeby potem z nią wyjść z tego ogrodu, z tego miejsca. I teraz tak, zakładam te buty na jakiś czas, po to, żeby się rozeznać w sytuacji tej osoby. Rozeznaje się poprzez używanie, no pewnie Państwo znacie, parafrazy, stosując parafrazy, czyli nazywam to, co Ty do mnie mówisz, ale swoimi słowami. Czyli mówię na przykład, nie wiem, czy Ciebie dobrze zrozumiałem, czy zrozumiałam, ale czy chodziło Ci o to i o tamto? Dopytujemy, sprawdzamy. Możemy też odzwierciedlać uczucia, że to musi być bardzo trudne. To musi być dla Ciebie, nie wiem, bardzo przyjemne. To musi być no, bardzo, nie wiem, energetyczne, dające Ci radość. To musi być dla Ciebie bardzo smutne. Czasem druga osoba nie nazywa tych uczuć. My je możemy nazwać dzięki temu, że założyliśmy buty tej osoby i przez chwilę pochodziliśmy po jej świecie. Wtedy mamy dostęp do swoich uczuć, które te uczucia przypuszczalnie też może mieć ta osoba.
Tylko czasem dziecko czy druga osoba nie potrafi tego nazwać. Możemy to nazwać i zapytać się, czy tak jest, że to musiało być dla ciebie bardzo, nie wiem, smutne, albo wyobrażam sobie, że jesteś bardzo zły. Ważne jest, żeby dać ten czas i przestrzeń dla drugiej osoby bez pośpiechu. Czyli ważne jest, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy miejsce, w którym jestem, jest odpowiednim miejscem do rozmowy, czy czas, w którym jestem, jest odpowiednim czasem do rozmowy, czy to, że biegnę między jednym a drugim miejscem, jest dobrym czasem na rozmowę, czy właśnie ten czas powinien być jakiś specjalny, może warto się na niego umówić, przecież nie musimy być na zawołanie w każdym momencie, tylko możemy powiedzieć, że sprawa, z którą do mnie przychodzisz, słyszę, że jest ważna i nie chciałabym jej potraktować tak po macoszemu. I czy możemy się spotkać, nie wiem, jutro, konkretnie gdzie i kiedy i o tym porozmawiać. To będzie lepsze niż takie danie uwagi tylko jednym uchem i druga osoba zobaczy, że też jest dla nas ważna, że specjalnie dla niej też organizujemy ten czas. Autentyczność. No i to jest tutaj mały trud, ponieważ tej autentyczności będą nie tylko przyjemne rzeczy, ale też takie nieprzyjemne. Tylko ta autentyczność, czyli to, jakie się w nas pojawia, rezonans na tą sytuację, rezonans, czyli wiecie Państwo, jak dzwon dzwoni, to potem on tak rezonuje. I tak samo właśnie jak ktoś dzwoni, opowiada o swojej historii, to w nas coś rezonuje. I teraz pytanie, bycie autentycznym w relacji, to ja odkrywam kawałek tego rezonansu, ale po to, że to ma czemuś pomóc. I to nie zawsze będą przyjemne rzeczy, to nie zawsze będą różowe okulary. To czasem może być złość. Złoszczę się, kiedy tak do mnie mówisz, bo widzę, że o siebie nie dbasz na przykład. Nie? To mogą też być w tej naszej autentyczności trudne rzeczy do powiedzenia drugiej osoby, o sobie. Zobaczcie Państwo, mówimy o słuchaniu, ale nie da się tego słuchania, że to słuchanie nie jest tylko takim posągowym odbiciem. W tym słuchaniu jest, w naszej głowie się dużo dzieje, w emocjach, część ujawniamy, dopytujemy, zaciekawiamy się, organizujemy czas i przestrzeń, wyjaśniamy różne rzeczy, doprecyzowujemy, czego nie rozumiemy, ale ważne, żeby to słuchanie nie zamieniło się, wiecie Państwo, w takie przesłuchanie policyjne. Dlatego tutaj są ważne te emocje takiej życzliwości, troski, czułości, o którym papież Franciszek mówi, takiego zaangażowania w nas, ale właśnie tutaj też ktoś wcześniej napisał, żeby być sobą, takiego naszego autentycznego zaangażowania ludzkiego. Tak jeszcze patrzę tutaj na notatki, co tu jeszcze jest ważnego. A, bardzo ważne, granice. Czyli zobaczcie Państwo, przez chwilę wchodzę w buty drugiej osoby, ale po to, żeby za chwilę wrócić do siebie. Nie mogę w nich zostać, bo jeśli zostanę w butach drugiej osoby, to może być dla mnie zbyt przytłaczające. To, co usłyszałem, to może być zbyt trudne. Mogę być zbyt sklejony z tą osobą, że nie będę widzieć szerszej perspektywy. Dlatego moment założenia butów jest potrzebny po to, żeby zrozumieć, oddać. Tak naprawdę oddajemy tą osobę jej, czyli przetwarzam tą osobę przez siebie i poprzez właśnie parafrazy, rozumienie, nazywanie oddaję ciebie tobie, ale potem wracam do siebie, wracam w swoje buty, wracam do swoich uczuć, do swojej oddzielności i to poczucie oddzielności, że jestem oddzielną osobą, pozwala mi jeszcze spojrzeć inaczej na tą drugą osobę. Tylko, że my zazwyczaj robimy to tak, że spotykamy się z drugą osobą od razu w oddzielności. Natomiast w tym słuchaniu, czy w takiej leczącej rozmowie ważne jest to przejście, czyli wchodzę w buty drugiej osoby, staję się nią przez chwilę, rozumiem jej świat, nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadzam, nawet wtedy, gdy go nie podzielam, nawet wtedy, kiedy mamy inne wartości, przekonania, po to, żeby cię zrozumieć, żeby być blisko, bo tu też było dużo o tej bliskości. Ale potem wracam do siebie
i patrzę na tą sprawę jeszcze z innej swojej perspektywy. Czyli mogę uzyskać w tym słuchaniu dwie perspektywy. Perspektywy jednej osoby, drugiej osoby, która mi o czymś opowiada, i dopiero jakby w drugim kroku swoją perspektywę. Bo jeżeli zbyt szybko zacznę przykładać siatkę swojej perspektywy na drugą osobę, to tak jak tutaj w tych różnych odpowiedziach tych przyjaciół tak zwanych, nie dajemy możliwości wysłuchania, zrozumienia, zasłuchania się w brzmieniu tej historii, kiedy od razu nakładamy tak chaotycznie tą swoją siatkę. Oj, dużo można by o tym mówić. Też patrzę na czas, że zostało nam tutaj dwie minutki dosłownie. I tak czuję ja jakoś, że chyba już czas jakoś zakończyć to nasze spotkanie. Jeśli by ktoś z Państwa chciał się podzielić jakimiś refleksjami po warsztacie, to ja zapraszam do takiego kontaktu ze mną mailowego. Już tutaj piszę. Cześć. Ja już sam, mamy nic nie mówić. Bardzo. Akurat teraz mam czas, by jeść kanapkę. Nie mówię. Bardzo proszę, dziękuję do administratora. Tutaj wpisuję swój adres mailowy. Jakby ktoś miał ochotę podzielić się wrażeniami, jakimiś refleksjami, to będę bardzo wdzięczna, bardzo chętnie bym usłyszała, ponieważ no tutaj wypełniłam tą przestrzeń no całkowicie, a bardzo też jestem ciekawa tego, co się u Państwa działo w czasie tego warsztatu. Będę bardzo wdzięczna za jakiekolwiek feedbacki i życzę Państwu no takiego otwierania się na przyjemność płynącą ze słuchania, żebyście Państwo w swoim życiu łapali takie chwile, zatrzymywali je w sobie, pozwalali, żeby one w Was wsiąkały i żeby one Was przemieniały. Tego Wam serdecznie życzę i dobrego dnia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapłać. Dziękuję. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.